Takim tematem jakby wspierającym właściwą dietę jest suplementacja. Suplementacja witaminami, mikroelementami. Czy uważasz, że suplementacja to jest temat przy chorobie Hashimoto? Czy jest to wskazane? Czy mamy do czynienia z niedoborami? Jakie wnioski wysnuwasz z własnej praktyki lekarskiej? To jest następna zmiana i ewolucja w moim podejściu. Ja zaczynałam pracę uważając, że suplementy są absolutnie niepotrzebne, że mamy wszystko, co trzeba w diecie, że nasz organizm sobie przyswaja to, co mu potrzebne, nie przyswaja to, co mu niepotrzebne. No i tu nastąpiła kompletna ewolucja moich przekonań, poparta chyba po prostu tym, co widzę, patrzeniem na rzeczywistość. I w tej chwili uważam, że nie jesteśmy jakby w stanie zapewnić sobie dobrego wyżywienia, biorąc to, co mamy w sklepach. I na to są dowody. Ziemia jest uboga. Nawożona jest kilkoma składnikami, które nie są w stanie zapewnić naturalnej faktycznie gamy mikroelementów żywności. Ogólnie rzecz biorąc, nie mamy niestety bogatych źródeł mikroelementów w pokarmach. Przeciętny człowiek. Dlatego, że pokarmy są o wiele uboższe i w mikroelementy, i w witaminy, we wszystkie składniki. Są na to badania, także to nie jest wyssane z palca. Są badania poważnych instytucji, które badają skład, dajmy na to ziemniaków, jabłek, 50 lat temu, 10 lat temu i obecnie. Wartość pod względem jakiegokolwiek składnika spada drastycznie i to nie jest 5-10%, to jest 50-80% zarówno mikroelementów, jak i witamin. Oczywiście to będzie różne, prawda, w różnych, ale to są takie zmiany. To nie są zmiany kosmetyczne, to są zmiany dramatyczne. Czyli my, jeżeli ja się uczyłam, że ziemniak był głównym źródłem witaminy C dla populacji naszej strefy geograficznej, to niestety to już jest przeszłość. Ten ziemniak ma jakiś mały procent tej witaminy C, którą miał 50 lat temu, może 20. W związku z tym, jak możemy się odżywić, jak możemy wypełnić tę lukę? No niestety musimy polegać na tym, że znajdziemy producenta, który zainwestuje w ziemię, odpowiednio ją uprawi, da ilość odpowiednią dobrych bakterii glebowych, będzie napowierzchowna, no i tak dalej, będzie miała wszystkie mikroelementy łącznie z manganem, selenem, borem, prawda? I że my to dostaniemy w pożywieniu, że będą te bakterie, które pomogą tym roślinom zasymilować te wszystkie mikroelementy. No i mamy zadanie teraz znaleźć takiego producenta suplementów, który to zrobi, prawda? I sporządzi biologicznie czynny, biologicznie czysty suplement. Czy to będzie witamina, czy to będą minerały, czy to będzie w ogóle jakiś koncentrat, prawda, warzywny czy witaminowy. I niestety musimy się przynajmniej okresowo takimi suplementami wspomagać. Nie mamy wyjścia. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy w chorobie. Jeżeli stan jest chociażby jak w chorobie Hashimoto, że chorujemy, to znaczy, że coś nie domaga nasz organizm, że mamy braki, a w Hashimoto wiemy, jakie mamy braki. Jakie to są właśnie najczęściej występujące? Brak magnezu. Brak selenu, brak witamin C, E, brak witamin B. W różnych, jeżeli będziemy badać pacjenta bliżej, to mamy różne konfiguracje i my to zobaczymy, ale to, co u każdego brak, to na pewno przeciwutleniaczy, na pewno brak witaminy A i C, C i E, a tak samo beta-karotenu, na pewno brak magnezu i to jest ogromny brak magnezu, to jest takie zwykłe badanie krwi nie da nam odpowiedzi na to, czy faktycznie jest brak magnezu. Lekarz ma takie proste badanie, że nawet nie rozbierając pacjenta, może się zorientować, czy jest zaburzenie w ilości magnezu, czy również wapnia. Może to sprawdzić na
na zwykłej wizycie, prawda? No niestety, z takiego człowieka, który był, który nie miał w domu oprócz może witamin C jesienią nic, zmieniam się w osobę, no, która może też z racji wieku już potrzebuje tych elementów, ale jak gdyby w osobę, która docenia faktycznie działanie diety wzbogaconej o suplementy. Czyli podkreślam, że to jest dieta wzbogacona o suplementy. Trzeba zmienić różne rzeczy, żeby te suplementy wprowadzić, żeby one zadziałały. Jeżeli weźmiemy tylko suplementy, a nie zmienimy diety, nie zmienimy stylu życia, nic nam to nie da. Suplementy muszą być w jakimś łańcuchu, one muszą być jakąś częścią całości strategii. Musi to być przemyślane i to musi być jedno z drugim powiązane. I też pewnie w odpowiednim czasie wprowadzane. Także tu jest pole do popisu i myślę, że to jest też ogromna wiedza i tutaj jest dość nowa ta wiedza, dlatego że cały czas dowiadujemy się nowych rzeczy o starych witaminach. Dowiadujemy się, że stare witaminy występują w wielu formach, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, czyli technologia, nauka dostarcza nam tylu faktów, na bazie których możemy zbudować jakiś plan, prawda? Jak postąpić w danym przypadku. Wspomnieliśmy o konieczności suplementacji w dzisiejszym życiu i tak zastanawiam się nad aptekami i półkami pełnych różnych właśnie preparatów witaminowych. Czym się kierować, wybierając właściwe suplementy? To jest duży problem. Dlatego, że chcielibyśmy, żeby te suplementy były tak, wolne od GMO, żeby były wolne od jakichś barwników, konserwantów. Czyli szukamy takich najprostszych form, prawda? Od jakichś zaufanych producentów. Tak samo skład. Czasami mamy prosty tran, prawda? Powiedziane jest tran i nie wiemy tak naprawdę ani z jakiego on jest ryb, ani z jakiego morza, ani naprawdę jakie posiada kwasy w środku. Także jeżeli szukamy tranu, który też jest ważny w chorobie Hashimoto, to dobrze jest szukać takiego tranu. Po pierwsze, nie uzależniać się od jednego tranu, od jednego jednego, prawda, tranu, że jest tylko jeden na świecie, z dorsza i tak dalej. Trzeba zmieniać. Szukać może nawet jakichś takich dowodów na to, że to jest w uczciwy sposób robione, że to, co jest na etykietce, to jest prawdziwe, czyli że mamy jakieś procedury, którymi podda się ten producent, prawda, które potwierdzą prawdziwość etykiety, że i na tej etykiecie powinno być, ile tam jest kwasu EPA, DHA, prawda? Żebyśmy to wiedzieli, bo to jest ważne dla nas, ile tego przyjmiemy, czy to będzie w sumie 1 gram tego, czy prawda? Także zwracamy uwagę na etykiety. Tak samo w jedzeniu, jak coś kupujemy, tak samo w suplementach. Dobrze jest zmienić od czasu na droższy tran, który jest zrobiony na przykład z małych ryb, które są mniej zanieczyszczone, które najprawdopodobniej nie skumulują tyle rtęci w sobie i tak dalej, tego co mamy w morzach. Także z tego względu po prostu musimy taki rozsądek zachować, żeby żonglować tym, co jest na półkach. Poza tym też musimy patrzeć, bo w niektórych suplementach często występuje laktoza. Często występują takie dodatki, na które możemy źle reagować. Czasami jest gluten, czasami jest jakaś mąka kukurydziana, może niekoniecznie dla nas dobra. Także musimy patrzeć, co tam nadmiernie jest dodane i po prostu dopasować sobie coś, co będzie najbardziej odpowiednie, jakby najprostsze, prawda? Wspomniałaś o tym, że jeżeli chodzi o chorobę Hashimoto, to bardzo często, jeżeli mamy duży przyrost wagi albo nadwagę już, to wskazuje to na pewne problemy z poziomem cukru. I teraz właśnie w jaki sposób nieprawidłowy poziom cukru ma wpływ na nasze zdrowie?
Temat rzeka. No właśnie. A jak on może zaostrzyć naszą chorobę autoimmunologiczną? I tutaj cukier jest substancją taką prozapalną. Cukier podnosi te wskaźniki, tak skłonność do reakcji zapalnych w naszym ciele. To się dzieje na skutek chociażby dlatego, że powoduje wyrzut insuliny. I właściwie, gdyby cukier nie powodował wzrostu insuliny, to być może nie byłby szkodliwy. Ale on jest dlatego szkodliwy, że powoduje rozregulowanie czustki. My mamy w diecie tyle cukrów prostych, że nasza czustka ciągle musi reagować na bardzo duże wahania cukru we krwi. Po prostu to nie jest tak jak w dawnych dietach, jak ludzie nie znali cukru rafinowanego, to oni sobie tam zjedli jakieś owoce w sezonie, w zimie już nie mieli tych słodyczy, czasami mieli jakąś śliwkę suszoną albo jabłko suszone, ale to rarytas. I u nich cukier przez większość roku był w miarę stabilny. Przychodziło wakacje, trochę szaleństwa, ale w czasie wakacji jest zwiększona aktywność fizyczna. Czyli to było naturalnie amortyzowane. Były owoce, prawda, więcej wszystkiego, ale wtedy znowu więcej pracowali. Spalali to wszystko na bieżąco. Nie było żadnego problemu z nadwyżką cukru. Natomiast teraz, jak my siedzimy przed telewizorem, łykamy sobie prawda, jakiś napój gazowany, wysokosłodzony w różny, to niezależnie jak on się nazywa. Zagryzamy chipsami, to w nieuzasadniony sposób rośnie nam poziom cukru, którego nie możemy zużyć. Więc tak, siedzimy przy telewizorze, cukier nam rośnie, insulina musi sprostać zadaniu, czyli spowodować, że cukier wróci do normalnego poziomu, więc trzustka pracuje, wysyła tą insulinę, a insulina co robi? Ponieważ nie używamy mięśni, więc jedyne co może zrobić, to zawołać komórki tłuszczowe, żeby sobie zgromadziły, żeby proces tworzenia tłuszczu się uruchomił, no i komórki tłuszczowe zgromadziły ten tłuszcz jako zapas, prawda? No bo gorsze czasy mogą przyjść. Ale niestety ten chroniący nas i ratujący życie ludzkości mechanizm w warunkach nienaturalnych, w jakich żyjemy, czyli unieruchomienie, nadmiar cukrów, a do tego jeszcze stresy, prawda, takie, które również na czustkę w ten sposób działają, powoduje, że istniejemy w takiej insulinowej jakiejś aurze. Cały czas tej insuliny jest za dużo. A to jest hormon taki, który powoduje raz, że glukoza wchodzi do komórek, wchodzi do komórek po to, żeby one mogły energię zdobyć. Druga rzecz, no to powoduje właśnie odkładanie tłuszczu. Poza tym jeszcze ma inne działanie, które też uruchamia inne mechanizmy powodujące między innymi wzrost ciśnienia, zaburzenia lipidowe. Powoduje też, że jest skłonność do innych chorób. Nie tylko choroby związane z krążeniem, jak nadciśnienie, choroba wieńcowa, udary mózgu, ale to niestety wyższy poziom insuliny już jest dowiedziony, łączy się również z większą zapadalnością na choroby nowotworowe. Jak gdyby tu jest taki klucz do zdrowia. Jeżeli my obniżymy poziom insuliny, to właściwie wszystko zdrowieje. I tu bym krótko chciał jeszcze wspomnieć, ponieważ masz to doświadczenie pracy z piłkarzami ręcznymi, coś na temat sportu, tak? Bo no, akurat dla piłkarzy ręcznych to jest codzienność. Czy zauważasz pewien związek między uprawianiem sportu a właśnie wpływem tego na funkcjonowanie tarczycy? Zwykli pacjenci, którzy prowadzą taki rekreacyjny sport, to uprawiają rekreacyjnie sport, prawda? Przed testem mówią, że no osłabienie, to tamto, siamto, kilka kilometrów na rowerze, koniec. Gdzie te czasy? Po 2 miesiącach, czy po 3, dowiaduje się, że 50 kilometrów 2-3 razy w tygodniu,
100 km w weekend, bez wysiłku, na osobie takiej, która robi to tylko rekreacyjnie, to piłkarze, którzy mają zwielokrotnione te potrzeby, oni jak gdyby wielokrotnie większej uwagi potrzebują, jeśli chodzi o odżywienie. I tutaj tak samo, to co jedzą jest naprawdę nieobojętne z wielu względów. Także ja się bardzo cieszę, że do tego doszło, do tej współpracy. A czy osoby, które chorują już na chorobę Hashimoto, też mogłyby skorzystać z uprawiania sportu? Czy uważasz, że to... Ja uważam, że tak. Mhm. Uważam, że tak, dlatego że tak naprawdę to jeżeli wszystko wraca jak gdyby do normy, to choroba Hashimoto nie ogranicza nas. Jesteśmy zdrowi. Możemy wszystko robić. Możemy się wspinać, możemy pływać, możemy biegać, tańczyć. A to wszystko sprzyja, dlatego że ruch, pomijając to, że wykorzystamy tę glukozę i insulina zaczyna inaczej działać. Likwidujemy problem z cukrem. I nadmierną ilość insuliny możemy zniwelować, to jest podstawa, ale działają inne rzeczy, wydzielają się endorfiny, co fantastycznie spływa, nie dotknęliśmy tematu jeszcze psychiki. Tu ruch jest elementem niezbędnym do tego, żeby to wszystko zadziałało. Endorfiny, zadowolenie z siebie, powietrze, dotlenienie, także sport jak najbardziej.